Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza-Mądrzewskiego w Wolborzu to szkoła z ponad 50-letnią historią i tradycją. Zlokalizowana jest w powiecie piotrkowskim przy trasie z Warszawy do Wrocławia i Katowic. Szkoła ta mieści się w pięknym kompleksie pałacowo-parkowym z XVIII wieku. Chlubą i prawdziwą dumą mieszkańców Wolborza jest pałac wzniesiony w 1773 roku. Jest to miejsce wyjątkowe, o iście europejskim wyglądzie, stwarzającym ogromne możliwości edukacyjne, rozwojowe i rekreacyjne. Wokół dominują stare, rozłożyste lipy, wprowadzając nastrój melancholii i zadumy. Piękno zieleni naszego pałacu czyni z tego miejsca enklawy spokoju i bezpieczeństwa. Czasy się zmieniają i szkoła wraz z nimi. Nasza szkoła jest nowoczesną placówką oświatową. Na przestrzeni lat dokonano w niej szeregu modernizacji, przystosowując obiekt do nowych wyzwań edukacyjnych. Warunki do nauki i pracy, które umożliwiają realizację wytyczonych celów i zadań, musi gwarantować nieustannie wzbogacona baza dydaktyczna. Doposażenie pracowni dydaktycznych było możliwe dzięki projektom unijnym. Stawiam na kwalifikacje 1, stawiam na kwalifikacje 2 i 3. Głównym celem było i jest podniesienie efektywności nauczania, wzrost szans edukacyjnych uczniów oraz poprawa warunków kształcenia. Dokonano remontu w hali warsztatowej, pracowni obróbki ręcznej, doposażono pracownię komputerową, pracownię hotelarską, językową i poprawiono bazę noclegową w internacie. Zakupiono również nowoczesny ciągnik i sprzęt do nauczania agrotroniki. Znajdujemy się przy stacjonarnym stanowisku do nauki nawigacji GPS w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Technikum w Wolborzu to szkoła zawodowa techniczna. W swojej historii od ponad 50 lat kształci w branży mechaniczno-rolniczej. Najstarszy kierunek kształcenia, mechanizacja rolnictwa, został od 2015 roku wzbogacony o bardzo popularny obecnie obszar, tak zwane rolnictwo precyzyjne, agrotronikę, i tworzy obecnie zawód technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Drugim zawodem w historii Technikum w Wolborzu jest technik hodowca koni. Istnieje w szkole od ponad 20 lat. I jest to obecnie jedyna szkoła publiczna kształcąca w tym zawodzie na terenie województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Edukacja zawodowa ma na celu zwiększenie świadomości technicznej uczniów, zdobycie nowych kwalifikacji. Dzięki współpracy z wieloma pracodawcami, dająca uczniom możliwość realizowania praktyk i staży zawodowych w przedsiębiorstwach będących liderami w swoich branżach i wyjazdom na staże zagraniczne. Młodzież zdobywa nową wiedzę. Posiadanie wszechstronnej wiedzy zawodowej i językowej znacznie ubogaca umiejętności uczniów w Wolborzu. Od ponad 10 lat Technikum w Wolborzu kształci w branży mechaniczno-samochodowej, w zawodzie technik pojazdów samochodowych,
branży logistyczno-spedycyjnej w zawodzie technik logistyk oraz branży informatycznej w zawodzie technik informatyk. Ostatnio, od ponad 5 lat, szkoła oferuje naukę w branży turystyczno-hotelarskiej w zawodzie technik hotelarstwa. O wysokim poziomie kształcenia zawodowego w Wolborzu świadczą bardzo wysokie wyniki zdawalności egzaminów zawodowych oraz tytuł Srebrnej Szkoły. W ramach kształcenia zawodowego uczniowie naszej szkoły uczestniczą w licznych projektach unijnych, zdobywają dodatkowe umiejętności zawodowe, językowe, społeczne, w stażach i praktykach zawodowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, bardzo często osiągając wysokie wyniki oraz tytuły finalistów i laureatów tych olimpiad. Życie naszej szkoły koncentruje się wokół najważniejszych kierunków kształcenia. To one nadają szkole charakter i rytm, organizują jej pracę. Szkoła posiada sprawdzone kierunki, wysoki poziom nauczania. Jest centrum kulturalnym, oświatowym Wolborza i okolic. Oferta zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu jest bardzo bogata i różnorodna. Wolborz, właściwy wybór.